Dobry wieczór. Dzisiaj pokazaliśmy bardzo silny charakter. So I wanted to try on Polish. And my opinion is that we show how strong character we have. Actually, our players, my players, and I am very proud. And the winners go up after bad, tough moments, and we show that we are the winners, we are the champions. In really tough moments for us, and during the game, we start to play. And after first half time, we are in minus. And second half, we come back and show how we can play. And in this game, we also prepare game for Tuesday. And that was very important that we save some player for Tuesday. Because we have very, very important game in Tuesday in Slovakia. Chciałam rozpocząć tę konferencję po polsku, bo naprawdę uważam, że w dzisiejszym meczu podnieśliśmy się i zawodnicy, cała drużyna pokazała bardzo silny charakter. Jestem bardzo dumna ze swojej drużyny. Udowodniliśmy to, że jesteśmy zwycięzcami, że jesteśmy mistrzami Polski. W trakcie meczu zaczęliśmy w końcu dobrze grać w piłkę nożną i chociaż rozpoczynaliśmy tę drugą połowę z ujemnym bilansem, udało nam się odrobić straty. Jestem szczęśliwy, ponieważ ten mecz był swego rodzaju przygotowaniem nas również do tego meczu wtorkowego na Słowacji, który jest bardzo ważny i też jak Państwo zauważyliście, chcieliśmy oszczędzić kilku zawodników, którzy nie wystąpili dzisiaj w pierwszym składzie. Bevor ich anfange, möchte ich klar und deutlich sagen, heute ein Riesenkompliment an die Mannschaft, was sie hier abgeliefert hat. In ihren Möglichkeiten, was sie haben, war das top. Zanim rozpocznę rozmawiać o spotkaniu, to naprawdę duży komplement dla naszej własnej drużyny, bo w ramach możliwości, którą posiada, dzisiaj naprawdę zagrali na bardzo dobrym poziomie. Denk, in der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft. Wenn wir das ein bisschen besser ausspielen, dann können wir auch 2-0 führen. Aber leider haben wir das nicht gemacht. W pierwszej połowie byliśmy lepszym zespołem. Gdybyśmy może to jeszcze troszeczkę lepiej zagrali do końca, to może byśmy nawet mogli jeszcze podwyższyć. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben da gut taktisch gearbeitet in der ersten Halbzeit. Haben uns auch die Chancen rausgespielt. Aber wie gesagt, leider konnten wir nicht das 2-0 machen. W pierwszej połowie przede wszystkim taktycznie to wyglądało dobrze. Mieliśmy też okazję na bramkę, ale niestety nie udało nam się strzelić 2-0. Ich denke, heute hat ein Sonntagsschuss das Spiel entschieden, weil bis dahin hatten wir Legia Warschau richtig im Griff. Dieser 30-Meter-Schuss hat uns dann ein bisschen aus der Bahn geworfen. Sądzimy, że ten strzał Mocińskiego, ta bramka jego była kluczowym momentem gry. To był naprawdę dobry strzał. To nas troszeczkę z równowagi ruszyło. Und nach dem 1-1 haben einige Spieler das taktische Konzept verlassen und daher haben wir uns natürlich dann schwer getan. Po tym 1-1 niejacyś piłkarze już nie spełniali taktyczne wymagania i później to już dla nas ciężej wyglądało. Aber trotzdem, wie gesagt, trotzdem ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Die haben ein Riesenspiel gemacht. Sie haben alles versucht und letztendlich hat dann die einzelne Qualität das Spiel entschieden. Ale jeszcze raz powtarzamy, że naprawdę duży komplement do naszej drużyny,
ponieważ bardzo dobrze to wyglądało, bardzo dobrze zagrała, ale na końcu zdecydowała indywidualna jakość te dzisiejsze spotkania. Weil bis zu diesem Zeitpunkt haben wir Legia eigentlich keinen Spielraum gegeben. Ja, die hatten ja kaum Torchancen und schade. Das ist schade, dass wir so eine riesige Chance verspielt haben, hier Punkte zu holen. Bardzo szkoda, że nam się dzisiaj nie udało tutaj zapunktować, bo naprawdę do tych kluczowych momentów, do tego strzału wykluczyliśmy Legię z meczu i naprawdę oni do tej pory mieli mało okazji. Man muss auch den Unterschied anerkennen. Wenn ich die Ersatzbank von Legia Warschau anschaue, könnten alle bei uns Stammspieler sein. Trzeba też przyznać, że kiedy porównujemy ławkę rezerwową naszą i Legii, to praktycznie wszystkie piłkarze na ławce Legii u nas by byli podstawowymi zawodnikami. Aber so ist Fußball. Es gibt große Teams, es gibt kleine Teams, wir gehören zu den kleinen und daher werden wir aus dieser Sache sehr positiv rausgehen und werden schauen, dass wir nächste Woche die Punkte holen. Ale taka jest właśnie piłka. Są duże drużyny, są mniejsze drużyny. Będziemy z tego wychodzić dobrze, dumni i mamy nadzieję, że zapunktujemy w następny tydzień. Danke. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Chciałem zapytać o przyczynę nieobecności Eli Soriano, który dzisiaj się nie znalazł w kadrze meczowej nawet. Ja frag nach Eli Soriano, wie sie heute nicht gespielt hat. Ja. Warum hat er nicht gespielt? Ich habe ihn bestimmt nicht freigegeben. Na pewno nie grał, bo żeśmy mu dali wolne. Er hat sich im Training verletzt. Po prostu się skontuzował na treningu. Wie schlimm die Verletzung ist. Ja, es war so schlimm, was heißt schlimm, ist schwer zu sagen. Wir haben heute vor dem Spiel nochmal mit ihm getestet, aber es ging nicht. Wir hoffen natürlich, dass er vielleicht bis zum nächsten Spiel wieder fit ist. Na tą chwilę to ciężko określić, nawet żeśmy dzisiaj z nim przed meczem jeszcze robili indywidualny trening, żeby sprawdzić, czy jednak da radę. Było to negatywne. Mamy nadzieję, że do następnego meczu zdąży. Aber das ist mir klar, dass wenn bei uns zwei, drei solche Spieler fehlen, dass wir Riesenprobleme kriegen. Ale wiemy o tym sami, że brakują nam tych dwóch, trzech piłkarzy, żeby zastąpić tych, którzy wypadają. Aber, wie gesagt, wir gehen positiv raus und werden nächste Woche uns wieder neu aufstellen und werden alles dafür tun, Punkte zu holen. Ale jeszcze raz powtarzamy, że bardzo pozytywnie na to dzisiaj patrzymy, chcemy pozytywnie z tego wyjść i będziemy jak najlepiej pracować, żeby następny tydzień te stracone punkty znowu zdobyć. Nicht jeder kann Real Madrid oder Barcelona spielen. Nie każdy może mieć piłkarzy z Barcelony czy z Realu Madryt. Deswegen versuchen wir mit Corona-Spiele das Beste zu machen und ich denke, wir waren heute auf einem sehr, sehr guten Weg. Przez to próbujemy z tym zespołem najlepsze wyciągnąć i sądzimy, że dzisiaj to całkiem nieźle wyglądało.